Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wyjednaj naszym wrogom oczyszczenie, abyśmy mogli sławić Twe życie, cuda przez Boga dla Ciebie zdziałane, o święty Janie. Anioł posłany z nieba zapowiedział Zachariaszowi Twoje narodzenie, odkrył plan Boży, Ciebie dotyczący, w dziele zbawienia. Gdy nie dowierzał ojciec obietnicy, mowy odjęciem został ukarany, lecz narodzenie Twoje przywróciło dar utracony. Jeszcze zamknięty w łonie rodzicielki, odczułeś przyjście Króla Najwyższego. Jego zaś matka śpiewała z radości pieśń uwielbienia. Niech zbawieni wysławiają zgodnie Boga jednego w Trójcy Przenajświętszej, a my Go prośmy, aby nam łaskawie winy darował. Amen. Elżbieta, żona Zachariasza, urodziła sławnego syna, który przygotował drogę Panu. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki, od wschodu aż do zachodu słońca. Niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię, podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu jako matce cieszącej się dziećmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Elżbieta, żona Zachariasza, urodziła sławnego syna, który przygotował drogę Panu. Niepłodna Elżbieta była już w podeszłym wieku, kiedy urodziła Jana, poprzednika Pańskiego. Chwal, duszo moja, Pana. Będę chwalił Pana do końca mego życia. Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może. Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary. Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym sprawiedliwość wymierza. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki. Bóg Twój, Syjonie, przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niepłodna Elżbieta była już w podeszłym wieku, kiedy urodziła Jana, poprzednika Pańskiego. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie, jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Z potomstwa Dawida stosownie do obietnicy wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Ten, który po mnie idzie, był wcześniej ode mnie. Prostujcie ścieżki dla Niego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Kiedy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, ukazał mu się anioł Gabriel, stojący po prawej stronie ołtarza. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kiedy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, ukazał mu się anioł Gabriel, stojący po prawej stronie ołtarza. Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście Królestwa Chrystusa. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę Twojemu Synowi. Daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Ty dałeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego. Spraw, aby Kościół ukazał go ludziom naszych czasów. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a wzrastał Chrystus. Naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.
prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości. Daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Wprowadź ich do Królestwa Światłości i Pokoju. Prowadź nas, Panie, drogą pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni kroczyli drogą zbawienia i posłuszni napomnieniom świętego Jana Chrzciciela bezpiecznie doszli do zapowiedzianego przezeń naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.